W tych trudnych czasach mieszkańcy Siemianowic bardzo aktywnie wspierają obywateli Ukrainy. Pojawiły się takie działania mocno oddolne. Pierwszą taką grupą, która zaczęła działać, są Siemianowice dla Ukrainy. Prywatne osoby zebrały się razem, bardzo dobrze się organizują. Dane do miejsca, gdzie zbierane są rzeczy i gdzie cały czas można również przychodzić, mogą przychodzić osoby potrzebujące, obywatele Ukrainy, którzy już do nas dojechali, będą podane na dole. Oprócz tej akcji bardzo aktywnie włączył się Caritas, tam też organizowane są zbiórki. Zbiórki organizuje również Fundacja Grot, w tym przypadku na konkretny sprzęt kwaterunkowy, który może nam już być niedługo pomocny, a zbiórkę pieniężną Fundacja Piastun. Dodatkowo stowarzyszenie, które działa na Wichrowych Wzgórzach, również bardzo aktywnie wspiera potrzebujących z Ukrainy, ma dosyć dużo sprzętu i dosyć dobrze zorganizowaną zbiórkę, natomiast bardzo potrzebują wieszaków, regałów. Jeżeli jest taka możliwość, prosimy o kontakt. Na naszej stronie internetowej są też zamieszczone wszystkie punkty, w których można składać dary dla potrzebujących, dlatego że wiele sklepów, wiele osób prywatnych gdzieś się zgłosiło i dostarcza je do tych punktów zbiórek, które są ogólnodostępne. Siemianowicki Urząd Miasta równolegle do działań podjętych od razu przez mieszkańców również angażuje się w pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. W tej chwili w trzech lokalizacjach miasta przyjmujemy szereg środków, lekarstw i innych rzeczy określonych we współpracy z wojewodą. Każda z lokalizacji ma swoją specyfikację związaną z typem rzeczy, jakie przyjmuje. Bardzo ważne jest to, by zapoznając się z tą listą, przekazać te rzeczy zapakowane w kartonach i opisane.